drodzy Państwo, czarny humor to wasza zebrana sztuka, tak to... Tak to wygląda. Wy wszyscy się zaraz wypowiedzieli. Witam serdecznie Państwa. Czyli co, czarny humor, tak? Jestem sposobem... Czemu samo życie, myślę. A, czyli do życia wiedza opowieść. Tak, bo zafascynowałem się właśnie opowieścią życia, bo wcześniej też robiłem filmy dokumentalne, teraz troszeczkę się bardziej przerzuciłem na krótkie fabuły. I tak, to jest troszeczkę patrzone z życia, oczywiście troszeczkę inaczej, ale gdzieś tam zainspirowane życie właśnie, historią no, prawdziwą. Tak jest, ja też dostaję dużo zwolnień od studentów z powodu śmierci bliskiego i powinien to robić jakąś taką listę, kto komu już poumierał, bo to faktycznie czasem jest takie jest trudne, bo faktycznie nie człowiek nie podaje weryfikacji. Bo jeśli to się stało naprawdę, to jest straszne, najgorsze i w tym momencie głupio być dociekliwym, prawda? A z drugiej strony gdzieś ten element jest wykorzystywany przez drugą stronę. Nie wiem, czy Państwo kiedyś to robiliście w jego stronę aktywną, jak go uśmieciło. Widzieliście tutaj członka rodziny, który ma się dobrze? Znaczy nie, na pewno nam się tego nie zdarzyło, to też pokazuje prawdę o człowieku, bo nie każdy człowiek by zdobył się na to, żeby powiedzieć, że mu umarł ojciec. Chociaż naprawdę żyje, nie? Do czego są zdolni też czasami ludzie. Rozumiem. Będziemy wdzięczni za jakieś opowiedzenie o kulisach produkcji, o tym jak to, jak przebiegało zbieranie funduszy, organizowanie lokacji, co tutaj było ciekawe, co było wyzwaniem, co było koszmarem. Nie kręciliście zdjęć na samym cmentarzu na przykład, co też... Znaczy, no, jeśli fundusze, to może się to wydać nierealne, ale nasze filmy powstają bez budżetów. Także własnym jak gdyby wkładem, sumptem, myślę, że to jest dosyć unikalne, bo mieliśmy tutaj produkcje wysokobudżetowe, a jednak nasz wieniec też był pokazany w finale, za co się bardzo cieszymy i sądząc po reakcji widowni dostaliśmy brawa, więc bardzo dziękujemy Państwu za taki odbiór. Znaczy, kulisy są takie, że napisałem scenariusz i przyszedłem do grupy Warszawska 8, to są pracownicy Rybnickiego Domu Kultury. Ja już mam taki pomysł, że chciałbym z Wami zrealizować takie przedsięwzięcie. No i pomyśleliśmy, jak to zrobić i w jakich lokalizacjach. Udało nam się zrobić lokalizację właśnie wokół Rybina, w miejscowościach wokół właśnie naszego miasta, też w Rybinie. Tak to właśnie powoli wyglądało. Ja to myślę, że my jesteśmy po prostu amatorami i dzięki Wawrzyncowi, który nas wciąga w swoje projekty, możemy się realizować w aktorstwie, chociaż uważam, że no my nie mamy ani szkół aktorskich, ani przygotowania aktorskiego. Wawrzyniec ma szkołę, więc to czasami instruuje, ale wszyscy jesteśmy natuszczykami tak zwanymi. A te przestrzenie, bo też bardzo mi się podobała scena w sklepie na przykład. To jest realny sklep, który tak funkcjonuje. Prawdziwie sklep. Tak, funkcjonuje. Nie wiem, czy dają nakreskę, to już pani Bogusia bym chciała powiedzieć. Dają tam nakreskę? Dają do tej pory. Mówiła pani, że już nie będzie pani dawać nakreskę. Tak. To znajomości dostaje. Także to są no, przestrzenie, które też to jest ważne dla mieszkańców Rybina, bo ten film też się spotkał z bardzo dużym i pozytywnym odbiorem właśnie w Rybinie i bardzo wiele osób też go obejrzało. I to też jest ważne dla nas, bo zobaczą jak gdyby i znane osoby właśnie tej społeczności i znane lokalizacje. Mówią, o to jest tu, także to też jest fajne dla naszej społeczności, no i też promocja naszego miasta, regionu. Może jeszcze dopowiem, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na język, taki jo, abogać. Nie wiem, czy u Was się też tak mówi, ale tam takie regionalizmy żeśmy wpletli. Tak, jest to bardzo
wojskie osadzone w takiej no, żywej tętniance i ze swojej kości, bo to cudownie działało. I myślę, że ta aura gdzieś to fajnie spowiła was z komizmem tak, do tej finałowej konfrontacji. A czy podobało się panu podwórko? Podwórko świetne. Podwórko też znaleźliśmy, znaczy dużo rzeczy, można przypadkiem, nie przypadkiem, nie wiem, ci ludzie wierzą w przypadki, niektórzy wierzą. Udało znaleźć się takich znajomych daleko nad jeziorami w lesie i mi się wydaje, że to podwórko to strzał w dziesiątkę. Tam zwierząt nie musieliśmy nagrywać, zwierzęta grały, te wszystkie odgłosy. Musieliśmy nagrać. Zwierzęta też z nami współpracowały, także naprawdę. Czy państwo chcielibyście o coś zapytać? A więc jest naprawdę tak, jak chodzi za 7 dych, tak ładnie? Znaczy, bo to jest mniej więcej robione na rok 98, dlatego to są ceny jeszcze stare, z starych pieniędzy. Udawało mi się, że teraz to już tak... To 350. To by była promocja. Musieli zrobić drugą część, zrobić taki lepszy, ale za 400 na przykład. Bardzo dziękujemy za spotkanie i rozmowę. Za chwileczkę kolejny seans. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy, że Państwo byliście z nami. Nie, ja to nie, dziękuję. Nie, jak? Dziękuję. Na nowy wieniec po platacie.